my! Ale na piłę! Po dwóch tygodniach przerwy na reprezentację, wracamy do gry. Czymś zaskoczy Pogoń Szczecin? Czy wrócimy po prostu do solidnego grania i wygrywania u siebie? Podstawą jest oczywiście, żeby wrócić do solidnego grania i do zdobywania punktów. Nie udało nam się ostatnie spotkanie. Mieliśmy dwa tygodnie na to, żeby przygotować się do meczu z Ruchem Chorzów. Mam nadzieję, że po tym dobrze przepracowanym okresie znów pokażemy, że potrafimy grać w piłkę, że potrafimy stwarzać sytuacje i że potrafimy strzelać bramki. Jednocześnie mamy być na tyle solidnym zespołem, aby tych bramek nie tracić. Sobotni trening z RB Lipsk. Co dało to spotkanie z solidnym zespołem z drugiej Bundesligi? No, przede wszystkim jest to zachowanie rytmu meczowego. Tak? Nie było to tak, że mieliśmy wolne, ale po prostu pojechaliśmy do Lipska, zagraliśmy z dobrym przeciwnikiem. Co nam dało? Przede wszystkim to, że potrafiliśmy sobie stworzyć kilka sytuacji bramkowych. Żadnej nie wykorzystaliśmy, ale tych sytuacji naprawdę było sporo. Znowu pojawia się gdzieś element może zaskoczenia, albo jak nie potrafimy strzelać bramek, to przeciwnik jedną z sytuacji swoich wykorzystuje i przegrywamy mecz. Ja to nazywam powrót do korzeni. Zaczęliśmy znowu od nowa ćwiczyć taktykę, żeby sobie przypomnieć, jak poruszać się po boisku, jak ze sobą współpracować, jak współpracować pomiędzy zawodnikami, którzy grają najbliżej siebie, ale też żeby współpracować między formacjami, wspierać się nawzajem. Powiem szczerze, siła Pogoni to jest drużyna i wracamy do tego, chcielibyśmy wrócić do tego, aby znowu był zespół, który w każdym meczu daje z siebie wszystko, a zawodnicy są w stanie poświęcić się jeden dla drugiego. Mimo tego, że jeszcze niedługo trwa liga, to już można powiedzieć, że trochę poniżej oczekiwań ten start ligi i Ruchu, i Pogoni Szczecin. W takim razie obie drużyny mają trochę do udowodnienia i czy możemy się spodziewać sporo walki na boisku, czy jednak piłka nożna wygra w tym spotkaniu? Trener Kocjan bardzo dobrze, myślę, że poukładał ten zespół. Kilku piłkarzy odeszło z Ruchu do innych zespołów. Na pewno jest to osłabienie drużyny, ale jednocześnie myślę, że trener właśnie jest na tyle doświadczonym szkoleniowcem, że sobie z tym poradził. Oglądałem ostatnie spotkanie Ruchu z Lechią Gdańsk, gdzie na kilka minut przed końcem stracili 3 punkty, ale też potrafią strzelać bramki. Doszedł Wiśniakowski, to jest następna opcja gdzieś tam w talii trenera Kocjana. Oglądałem mecz z Metalurgiem Doniec, naprawdę bardzo dobry mecz w wykonaniu Ruchu Chorzów. Grali bardzo solidnie w defensywie, na niewiele pozwalając Ukraińcom. Stracili bramkę w doliczonym czasie gry, właściwie w ekstratajmie z rzutu karnego, ale to Ruch miał kilka okazji do tego, żeby grać w fazie grupowej europejskich pucharów. Solidny zespół. Myślę, że kilku zawodników, na których naprawdę trzeba zwrócić uwagę, bo Filip Starzyński czy właśnie Kuślik Wiśniakows. Taka mieszanka doświadczenia z młodością dobrze wpłynęła na tę drużynę. Ale też pamiętamy i przypomnieliśmy sobie nasz mecz z Ruchem tutaj właśnie, wygrany 3-1, gdzie bronią na rok była agresywna, zdecydowana nasza gra blisko przeciwnika. Właściwie przez cały mecz my narzuciliśmy swój styl i nie pozwoliliśmy Ruchowi na wiele. Mimo tego, że zaraz po przerwie straciliśmy bramkę, ale potrafiliśmy być w tym meczu konsekwentni. Myślę, że to jest taki drogowskaz dla nas, do tego wracamy i o tym z zawodnikami rozmawiamy, że grając z Ruchem właśnie musimy zagrać tak jak w tym poprzednim spotkaniu. Być blisko, zbierać drugie piłki, rozgrywać akcje, a jeżeli będziemy zespołem, to krótko mówiąc przyniesie to efekt w postaci sytuacji i bramek, mam nadzieję. Do tego meczu chciałem nawiązać, ale trener już wyczerpał temat, czyli rozumiem, że zrobimy też wszystko, żeby ten wynik się powtórzył i żeby szczecińska publiczność miała znowu powód do radości. Wiem, że w ostatnich dwóch spotkaniach, a szczególnie z tym Górnikiem Łęczna, zawiedliśmy. Ja też się nie spodziewałem tego, że po pierwszej połowie przegramy i stracimy 3 bramki w 9 minut. Pierwsza połowa była dobra w naszym wykonaniu i właściwie z dobrym nastawieniem wychodziliśmy na drugie 45 minut. Ale tak jak powiedziałem, chcemy wrócić do wygrywania. Chcemy udowodnić kibicom, że warto przychodzić na nasz stadion, że warto nas wspierać, że warto być z tym zespołem. Wierzę, że licznie zgromadzona publiczność pomoże nam w tym, abyśmy wygrali z Ruchem Chorzów.